Wypowiedzenie umowy firmie ATF zostało wysłane dzisiaj. Od 2 listopada śmieci od mieszkańców Kołobrzegu ma odbierać znowu miejska spółka. No nie spełniają warunków umowy. To była analiza prawnicza. Prawnik wiele tygodni nad tym siedział i stwierdził, że możemy to zrobić. I tak zrobiliśmy. To są dziesiątki uwag. Dziesiątki. No jak długo to można ciągnąć? Wcześniej miasto nałożyło na ATF kary umowne za nieprawidłowości w wykonywaniu umowy w lipcu i sierpniu. Z tego ogólnego wynagrodzenia, które płacimy miesięcznie, a przypomnę, jest to około 300 tysięcy złotych miesięcznie, to jest kwota z przetargu za odbiór śmieci w takim wysokim sezonie, zostały potrącone kwoty, które wyliczyliśmy na podstawie poszczególnych pojedynczych elementów wpisanych do umowy. I tak za lipiec kara umowna wynosiła prawie 250 tysięcy złotych, za sierpień 116 tysięcy. Chodziło tutaj o to, że jest brak poszczególnych pojemników, brak właściwego oznakowania poszczególnych pojemników, brak odbioru śmieci zgodnie z harmonogramem i brak reakcji na nasze zgłoszenia, na to, co trzeba poprawić. Agnieszka Fiuk z ATF nie ukrywa, że z tak wysokimi karami trudno się im zgodzić. Cały materiał musi najpierw zostać przeanalizowany przez prawników, jeżeli rzeczywiście będzie podstawa do tego, żeby w jakiś sposób je kwestionować, to z pewnością będziemy to czynili. Jednocześnie Agnieszka Fiuk podkreślała, że najważniejsza dla ATF-u jest dobra współpraca z miastem i mieszkańcami. Tymczasem prezydent Janusz Gromek kilkanaście dni przed końcem swojej kadencji wypowiada umowę firmie ATF. Zrywa umowę wartą 10 milionów złotych.